czy można w ogóle podzielić odwagę? Czy można odwagę podzielić na to, że ktoś jest bardziej odważny, a ktoś inny jest mniej odważny? I z mojego doświadczenia wiem, że jest tak, że przychodzi taki moment, ja to określiłem jako taki pierwszy stan odwagi. Przychodzi taki moment, w którym potrzebujemy odwagi, nie mieliśmy jej do tej pory, ale już tak nasze życie się zmieniło, dzieje się coś takiego w naszym życiu, że wreszcie, na szczęście rozumiemy, że jeżeli nie wyzwolimy w sobie odwagi, jeżeli się jej nie nauczymy, jeżeli jej nie okażemy na zewnątrz, zaczniemy nią epatować, to nic się nie zmieni w naszym życiu, albo jeżeli się zmieni, to zmieni się na najgorsze, na złe, gorsze albo najgorsze. Tak jak to było w moim życiu. I to jest taki pierwszy moment, w którym po prostu odnajdujemy tę odwagę w sobie. W jakiś magiczny sposób znajdujemy ją i zaczynamy działać. I to jest jakieś pojedyncze działanie. Przez chwilę, przez moment. Potem dalej sobie żyjemy. Mówię na przykładzie swoim. Potem dalej sobie żyjemy i przychodzi taki moment, w którym znowu odwaga jest potrzebna i przypominamy sobie ten moment, w którym ją wyzwoliliśmy świadomie. Kiedy ją wyzwoliliśmy świadomie. I znowu po niego sięgamy. I to jest znowu taki nowy okres, taki okres w życiu, w którym jesteśmy pomiędzy odwagą a strachem. Gdzieś sięgamy do odwagi i wyzwalamy ją. I znowu zaczynamy żyć, myśląc o tym, że być może mniej lub więcej będzie potrzebna, ale gdzieś niespecjalnie sobie tym zajmujemy głowę. I potem przychodzi ten trzeci moment. Ten moment, w którym czujemy takie spełnienie w związku z byciem w stanie odwagi, że nie możemy doczekać się takich sytuacji w życiu, dzięki którym moglibyśmy wyzwolić odwagę. Dlatego, że mamy już świadomość, że odwaga wszystko potrafi zmienić. Ale teraz, żebyśmy mogli jeszcze troszeczkę to zgłębić, bo chciałem zostawić Wam informację co do tego, jak może być, jeżeli chodzi o strukturę i dynamikę tej odwagi. Dlaczego jest właśnie tak, jak powiedziałem, tak jak mówię? O co jeszcze opieram oprócz doświadczeń w moim życiu związanych ze mną, z moimi doświadczeniami, z moim życiem oraz z tym, co przerabiam z klientami gdzieś na coachingach, na terapiach? Z czego jeszcze wynika ta świadomość dotycząca odwagi? Z czym jeszcze łączy się odwaga? Odwaga jest taką, nazwijmy to, świadomością, postawą, energią, jakkolwiek tego nie nazwiemy, która nas otwiera, która nas wspiera, w której doświadczamy większej ilości życia. Z nią bezwzględnie łączy się większa ilość naszych możliwości. Z nią bezwzględnie łączy się nasza sprawczość. Z tą odwagą łączy się wolność, a z tą wolnością łączy się odpowiedzialność. Ja nie mówię o odwadze takiej na hura, nieprzemyślanej. Zwróćcie uwagę, nawet w tekście było takie zdanie, że strach może nas zatrzymać, ale może nas też uratować. A odwaga może nas wesprzeć, ale może być też głupia odwaga, która będzie takim nieprzemyślanym zachowaniem. Kiedy odwaga jest mądra? Odwaga jest mądra wtedy, kiedy idąc do przodu i podejmując nowe decyzje, na które do tej pory być może nie byliśmy przygotowani, łączymy z tą postawą i z decyzjami, łączymy odpowiedzialność. Bierzemy odpowiedzialność za siebie, za to, co robimy. Dlatego gotowość, odwaga, gotowość, wolność, odpowiedzialność. To są te trzy postawy. A tu...